to są kamienie śmierci. Ile istnień ludzkich pochłonął ten granit? Ile istnień ludzkich pochłonęły te kamienie? Tych, którzy odpadli od ściany i znaleźli śmierć na dole, albo tych, którzy w akcie desperacji rzucili się z góry, gdyż uznali, że już nic nie poprawi ich losu i roztrzaskiwali się o skały. Tych, którzy zostali zakatowani przez strażników, gdy na swoich plecach wynosili z dołu kamienie, a strażnicy uznali, że zabrali za mały ładunek. Ilu zmarło z wycieńczenia i z głodu? Nigdy się tego nie dowiemy. Bardzo szacunkowe dane wskazują, że tutaj, w tym kamieniołomie, który stał się symbolem obozu Gross Rosen oraz we wszystkich filiach tego obozu, w ciągu 5 lat zamordowano 40 tysięcy więźniów. 40 tysięcy więźniów. Wyobraźmy sobie to miejsce kilkadziesiąt lat temu, kiedy na tych skalnych półkach stali więźniowie w pasiakach. Inni wynosili skalne odłamy tam na górę. Na bluzach mieli naszyte białe prostokąty z czarnym numerem. Tak oznaczano więźniów z komanda Steinbruch, kamieniołom. Pracowało ich tutaj 100 kilkudziesięciu. Oni odłupywali skały, ale jeszcze kilkuset innych ostrzyło wiertła, hartowało łomy albo ściągało warstwę ziemi. To niezrozumiałe, że przywożono tych ludzi tutaj po to, żeby ich zabić, a oni przed śmiercią mieli jeszcze wypracować zysk dla swoich morderców. Wielki naród niemiecki uwierzył małemu człowiekowi, który kazał im podzielić ludzi na rasę panów i na podludzi, aby stali się niewolnikami rasy panów. 30 sierpnia 1933 roku Hitler ogłosił Norymbergę miastem zjazdów partii narodowo-socjalistycznej. Ruszyła budowa obiektów, które miały nadawać szczególną oprawę wystąpieniom Führera, paradom i zjazdom NSDAP. Miały przyciągać tłumy, dawać im dumę i zadowolenie z potęgi państwa Adolfa Hitlera. Budowle na terenie zjazdów wznosiła firma Deutsche Erd und Steinwerke. W maju 1940 roku kupiła kamieniołom w Gross Rosen, zakładając, że więźniowie będą wydobywać kamienie na wielkie budowle nazizmu. Ludzie, którzy tak tłumnie przychodzili na norymberskie pola, nie znali zdjęć tych, którzy wydobywali kamienie w odległym Gross Rosen na Dolnym Śląsku. Tutaj, w pobliżu niewielkiej miejscowości Rogoźnica, Gross Rosen, zaczęła się historia strasznego miejsca, obozu koncentracyjnego. W sierpniu 1940 roku przywieziono tutaj pierwszą grupę 100 więźniów. I oni na niewielkim skrawku ziemi, 7,5 hektara, gruntu wydzierżawionego od miejscowego posiadacza ziemskiego, barona Georga von Richthofena, wybudowali 2 baraki. Jeden więźniarski dla siebie, drugi za drutami dla załogi SS. W tym więźniarskim baraku nie było kuchni, nie było łóżek, nie było sanitariatów. Warunki pobytu były straszne, a więźniowie pracowali 12 do 14 godzin na dobę. Sierpień, wrzesień, pogoda im sprzyjała, ale kiedy przyszła zimna i słotna jesień, trudno było tutaj wytrzymać. To miejsce schodzi zimny wiatr wiejący od gór,
który jest bardzo dokuczliwy nawet dla człowieka ciepło ubranego, a więźniowie nie byli ciepło ubrani. Tak zaczynała się historia tego miejsca. W październiku przywieziono drugą grupę, 100-150 więźniów, którzy zaczęli budować nowe baraki, zaczęli rozbudowywać obóz na coraz większym obszarze, który wydzierali tej ziemi. Wacław Bryjanowski miał 15 lat, gdy przywieziono go tutaj do Gross-Rosen. To była kara za udział w harcerskiej organizacji podziemnej we Wrocławiu. Jak wprowadzono nas tutaj z dworca pieszo i przez bramy przechodziliśmy, kazali nam zdjąć czapki. Mitten ab. I tu zaraz pierwszy hinlegen. Musieliśmy upaść. Aufstehen. I taką nam zrobili zaraz szkoły. Upadać, postawać. Upadać, postawać. Ustawiono nas przy takich stolikach i musieliśmy oddać buty, koszule, spodnie, ubranie, zegarki, medaliki, obrączki. Po rozebraniu nas do naga popędzili nas do łaźni. Ogolili nas ze wszystkich włosów, jakie tylko na ciele ludzkim były. Dano nam takie, wtedy jeszcze nie pasiaki, tylko łachmany, takie ubrania, ale te ubrania były pomalowane. Krzyż na plecach, a takie lampasy czerwoną farbą na spodniach. Starszego więźnia zapytałem, jak będę pracował, to z tego obozu wyjdę. A ten mówi, chodź pan ze mną. I poszliśmy do krematorium, a przed tymi piecami był stos, taki olbrzymi stos nagich trupów. No i w ten sposób dopiero zrozumiałem, gdzie jestem. Wacław Bryjanowski przeżył tylko dzięki temu, że zdołał oszukać oprawców, podając się za tokarza. Nie odesłano go do komanda Steinbruch, gdzie zginąłby w ciągu kilku tygodni. To była strefa śmierci, mniej więcej 2 metry przed słupami. Rozciągnięte były druty kolczaste, które utrudniały dostęp do głównych drutów rozciągniętych na słupach. Już zbliżenie się więźnia do tego miejsca uznawane było przez wartownika za próbę ucieczki. I wtedy wartownik mógł strzelać bez ostrzeżenia. Po co więźniowie mieliby więc tutaj podchodzić? Po to, żeby się zabić, żeby skrócić cierpienia. Podchodzili tutaj do ogrodzenia, żeby zastrzelił ich wartownik, to się nazywało, że szli na post, albo żeby rzucić się na te druty. Druty kolczaste pod napięciem, pod wysokim napięciem. Dotknięcie tych drutów zabijało. Ludzie przywożeni tutaj w ciągu miesiąca tracili 20 kg. Wyżywienie było kalkulowane w ten sposób, aby kosztowało jak najmniej i prowadziło do śmiertelnego wyniszczenia organizmu więźniów w ciągu około 200 dni. Ale w obozie śmierć czekała wszędzie. Ten film nakręcono po wyzwoleniu obozu w Dachau, gdzie generał Dwight Eisenhower mógł dowiedzieć się, jak karano więźniów. Więźnia rozciągniętego na drewnianej ławeczce SS-man lub kapo bił pałką. Kara wynosiła 25 uderzeń. Niewiele obozowych budynków zachowało się do dzisiaj. Baraki więźniarskie rozebrano już po wojnie. Ale to jeden z takich zachowanych budynków, fragment obozowej kuchni. Tutaj przygotowywano posiłki dla więźniów. Wartość energetyczna 800 kalorii dziennie.
przeciętnie człowiek dla normalnego funkcjonowania potrzebuje 2000 kalorii. Ale w obozie chodziło o to, żeby panował głód. Głód stępiał odruchy obronne. Więźniowie stawali się apatyczni. Nie byli skorzy do buntu czy do przeciwstawienia się swoim oprawcom. I wreszcie głód zabijał. Nie tak szybko jak fenol, stryczek czy kula karabinowa, czy pistoletowa. Ale głód zabijał tanio. To jest wnętrze obozowej kuchni. Tutaj przygotowywano posiłki dla więźniów. Utrzymanie czy wyżywienie więźnia kosztowało 70 fenigów dziennie. Dużo czy mało? Dla porównania, kilogram cukru 76 fenigów, kilogram wieprzowiny, marka 60 fenigów, kilogram masła nieco ponad 3 marki. Jak więc za 70 fenigów można było wyżywić dorosłego człowieka przez cały dzień? Tutaj była odpowiedź. Na betonowej podłodze układano wysokie pryzmy brukwi. To była ta podstawowa żywność. Opłukiwano brukiew wodą ze szlauchu, potem wrzucano do szatkownicy i kostki brukwi układano w tych betonowych kadziach. Gniła w nich, wydzielając smród nie do zniesienia. I z tej podgniłej brukwi gotowano zupy, które wydawano więźniom rano i w południe, tak zwane wasserzupki. Do tej zupy dodawano jeszcze plasterek czasami, plasterek końskiej kiełbasy, łyżeczkę marmolady, kosteczkę margaryny lub kawałek chleba pieczonego z dodatkiem trocin. Ale i tak te porcje były mniejsze, ponieważ więźniowie, ci wygłodzeni ludzie, wycieńczeni ludzie byli okradani przez kapo i przez SS-manów. Ale taka była istota tego obozu. Głód miał zabijać. Na wiosnę 1943 roku Heinrich Himmler, minister spraw wewnętrznych, któremu podlegały obozy koncentracyjne, raportował Hitlerowi, że do końca poprzedniego roku w obozach zlikwidowano co najmniej 2 miliony Żydów. Zapewniał, że wkrótce liczba ta znacząco wzrośnie dzięki inwestycjom, 4 podziemnym kompleksom komór gazowych i elektrycznych krematoriów, w których można byłoby zabijać i usuwać ciała 20 tysięcy Żydów dziennie. To było przewoźne krematorium. Miało koła, ale potem je zdemontowano. Wygląda niepozornie. Ale w tym piecu spalano do 10 ciał dziennie. Pan Mieczysław Mołdawa, więzień, który spędził w tym obozie 4 lata, opisuje, jak pewnego dnia kapo pozwolił mu zajrzeć do wnętrza tego pieca. Napisał, wrażenie było piorunujące nawet dla starego kacetowca. Pierwszy odruch był taki, żeby otworzyć drzwi, bo wewnątrz pod szamotowym sklepieniem leżał poruszający się człowiek. Trwało to krótką chwilę, zanim mięśnie nie rozprężyły się. To krematorium okazało się za małe, dlatego wybudowano stałe, znacznie większe. SS-Obergruppenführer Oswald Pohl, szef Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS, uznał, że zabijanie więźniów psuje interes, ponieważ skremowanie jednych zwłok kosztowało 2 marki. Co więcej, niepokoił go również nadmiar trupów, zbyt duża liczba trupów wyładowywanych z wagonów, pociągów przyjeżdżających do obozów koncentracyjnych. Swoje zastrzeżenia przedstawił Heinrichowi Himmlerowi.
Paul pisał: ze 136 870 więźniów przywiezionych do obozów od czerwca do listopada 1942 roku 70 610 było martwych, co w jego ocenie poważnie zmniejszało liczbę więźniów potrzebnych do pracy w zakładach działających na terenie obozów. Paul dokładnie wyliczył, ile można zarobić na jednym więźniu, zanim po 200 dniach nie umrze z głodu i wycieńczenia. Pisał: wypożyczenie jednego więźnia przedsiębiorstwom produkcyjnym przynosi 6 do 8 marek dziennie, z których 70 fenigów pochłania wyżywienie i ubranie. Zakładając, że długość życia więźnia wynosi 9 miesięcy, musimy pomnożyć tę sumę przez 270. Łączna kwota wynosi 1431 marek. Z drugiej strony każde ciało przynosi stratę w wysokości 2 marek, co jest kosztem kremacji, wyliczał Paul. Niemieckie przedsiębiorstwa chętnie korzystały z tej oferty. Więźniowie stanowili około 20% ich pracowników, ale największym odbiorcą taniej siły roboczej był koncern Hermana Göringa Reichswerke, w którym na 600 tysięcy robotników 60% stanowili więźniowie. Wynajęcie jednego więźnia niemieckiemu przedsiębiorstwu przynosiło SS 6 do 8 marek dziennie, ale nie tylko o to biznesowe podejście chodziło. Armia niemiecka ponosiła ogromne straty na froncie wschodnim. Musiała mieć nowych żołnierzy. Mężczyzn zabierano z gospodarki. I dlatego ich miejsce zajmowali robotnicy przymusowi, jeńcy wojenni i więźniowie obozów koncentracyjnych. W końcu wojny było ich 7 do 8 milionów. Na terenie Europy działały 23 obozy koncentracyjne i 1014 obozów filialnych. A tutaj, na Dolnym Śląsku, pracowało dla Rzeszy co najmniej 450 tysięcy więźniów i jeńców. Od końca 1942 roku alianci wzmogli naloty na cele w Niemczech, a Luftwaffe okazywała się niezdolna do obrony niemieckiego przemysłu. Rzeczywistość była inna, niż to przedstawiali autorzy tej kroniki filmowej, prezentującej dzielnych obrońców niemieckiego nieba. Dlatego od początku wojny ewakuowano na Dolny Śląsk, wówczas poza zasięgiem alianckich bombowców, około 280 zakładów ważnych dla wysiłku wojennego państwa. W 1943 roku brytyjskie samoloty zrzuciły 130 tysięcy ton bomb. To jest prawie trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Do powietrznej batalii przyłączyli się Amerykanie ze swoimi latającymi fortecami B-17. Walka z alianckimi eskadrami wyglądała tak dobrze tylko na propagandowych filmach. Tylko dwaj lotnicy uratowali się z zestrzelonego samolotu, obwieszczał lektor. Ale podniebne walki bardziej spalały siły Luftwaffe niż alianckich eskadr bombowych. Obrona powietrzna Rzeszy okazała się niewystarczająca. Myśliwce i działa przeciwlotnicze już nie mogły odpędzić wrogich samolotów, które nadlatywały każdego dnia. Płonęły Darmstadt, Hamburg, Kolonia, Norymberga, Berlin. To zagrażało wysiłkowi wojennemu Niemiec, których armie ponosiły coraz większe straty na froncie wschodnim, w bitwie o Atlantyk, w Afryce Północnej, we Włoszech. Już nie wystarczało ewakuowanie fabryk na Śląsk, gdyż stało się oczywiste, że wkrótce tam dolecą alianckie bombowce. Fabryki należało schować głęboko pod ziemią. To było nowe zadanie dla setek tysięcy więźniów. Podziemne fabryki drążono na Śląsku, w innych rejonach Niemiec, w Czechach i Austrii, aby mogły produkować samoloty myśliwskie, których brakowało do obrony nieba nad Rzeszą. W obozie Gross Rosen tworzono tak zwane Außenkommandos. Były to komanda więźniów odsyłanych do pracy poza obozem w zakładach produkcyjnych, i to daleko, we Wrocławiu czy Jeleniej Górze. Ale i również na terenie obozu organizowano takie
warsztaty produkcyjne. Tu był warsztat Siemensa, gdzie produkowano aparaturę elektroniczną właśnie dla zakładów Siemensa. Dalej był warsztat Blaupunkta. Był jeszcze inny warsztat, tajemniczy Wetterstelle, gdzie więźniowie zajmowali się tajemniczymi urządzeniami elektronicznymi. Jednakże ten rytm funkcjonowania obozu, ten gospodarczy rytm, uległ gwałtownej zmianie, raptownej zmianie w połowie 1943 roku. W czasie, gdy tereny okupowane przez wojska niemieckie na wschodzie, zachodzie i południu Europy zaczęły zmniejszać się, obóz w Gross Rosen rozwijał się tak bardzo, że wkrótce ten teren okazał się za mały dla pomieszczenia nowych więźniów niewolników. 9 kwietnia 1944 roku zapadła decyzja o zatrudnieniu więźniów z tego obozu przy budowie podziemnych kompleksów na Dolnym Śląsku. Podziemnych zakładów przemysłowych? Zapewne nie. Jeszcze w kwietniu tutaj do Gross Rosen przywieziono z Auschwitz greckich Żydów. Stąd po kilkunastodniowej kwarantannie odsyłano ich do podobozów w terenie. Tak powstał nowy twór Arbeitslager Riese, obejmujący 13 podobozów. Już w kwietniu 1943 roku uruchomiono pierwsze dwa. Wydaje się oczywiste, że zmieniły się plany hitlerowców co do wykorzystania Dolnego Śląska. Zamiary ukrycia tam zakładów zbrojeniowych, o ile jeszcze były realizowane, zeszły na dalszy plan. Priorytetem stała się budowa kwatery dla Adolfa Hitlera, który często i chętnie podróżował swoim pociągiem sztabowym Brandenburg. W 1944 roku zarzucono ten plan, ale podziemne roboty trwały niemalże do końca wojny. Co działo się w podziemnych tunelach Riese? Dolny Śląsk. Piękna kraina urokliwych wsi, pałaców, zamków, gór, lasów. Tutaj, do tej krainy, hitlerowcy przywieźli 500 000 niewolników. Tutaj rozpoczęli budowę kompleksu podziemnych bunkrów, których przeznaczenia do dzisiaj nie udało się ustalić. Ten tajemniczy plan pochłonął życie kilkudziesięciu tysięcy więźniów Imperium Śmierci.